Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol w Grajewie rozpoczął się cykl zebrań rejonowych. W spotkaniach uczestniczą rolnicy, producenci mleka. Do 11 zakładów przetwórczych spółdzielni mleko dostarcza ponad 11 tysięcy dostawców w 10 województwach w kraju. 15 faktycznie był bardzo trudnym czasem, tak dla rolników, jak i dla spółdzielni, ponieważ zaskutkowało kilka przyczyn. Pierwsze to zniesienie kwot mlecznych, zwiększenie produkcji mleka przez producentów, nie tylko w naszej spółdzielni, ale również w Polsce i praktycznie na rynku światowym. Nie stworzyła się nadwyżka produktów mleczarskich, wywołało to też spadek cen, czyli i opłacalność produkcji mleka dla rolników zdecydowanie się obniżyła. Również pozyskiwanie nowych rynków przyczyniło się do dalszych kosztów. Embargo Federacji Rosyjskiej wymusza na nas poszukiwanie dalekich rynków azjatyckich. Logistyka, jak wiadomo, kosztuje. Nie ma żadnych symptomów mówiących o tym, że będzie to lepszy czas dla producentów, jak i przetwórców, ponieważ w dalszym ciągu trwa ogromna rywalizacja pomiędzy producentami w zakresie sprzedaży swoich produktów i na zasadzie obniżki cen, a obniżka cen na produkty to znów kosztem producentów. Staramy się do różnych grup naszego społeczeństwa docierać i między innymi jest grupa, których organizmy nie akceptują laktozy, stąd po prostu będzie to gama produktów adresowana do tych konsumentów. Również produkujemy wyroby dla dzieci pod marką Junior. Myślimy również o seniorach, bo oni też mają swoje zapotrzebowanie, także staramy się być aktywni na tym rynku w zakresie oczekiwań i realizacji oczekiwań konsumentów. W czasie zebrań rejonowych prezentowane są filmowe materiały informacyjne przygotowane przez pracowników Mlekpolu. W 1982 roku. Obecnie skupuje mleko od 3440 dostawców. W 2015 roku skupił ponad 451 milionów litrów, z czego przerobił 427 milionów. Zakład specjalizuje się w produkcji całej gamy wyrobów UHT, masła, serka ziarnistego, twarogu oraz proszku mlecznego. Osobną część grajewskiego zakładu stanowi zakład konfekcjonowania sera, w którym następuje porcjowanie i plastrowanie serów wyprodukowanych we wszystkich zakładach Mlekpolu. Zakład produkcji mleczarskiej w Mrągowie został włączony w struktury naszej spółdzielni w 2000 roku. Dziś przede wszystkim specjalizuje się w produkcji serów twardych i produktów fermentowanych, z których sztandarowym produktem jest ceniona przez klientów maślanka mrągowska. W ZPM Mrągowo zagospodarowywana jest powstająca w produkcji serów serwatka. W postaci proszku trafia ona do klientów w kraju i za granicą. Obecnie trwają prace projektowe i przygotowawcze do budowy odrębnego zakładu proszkowania mleka i serwatki o mocach przerobowych około 3 miliony litrów na dobę z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii proszkowania i odzysku białek serwatkowych. Do mrągowskiego zakładu dostarcza mleko 1630 dostawców mleka, którzy w 2015 roku dostarczyli 308 milionów litrów. Zakład przerobił w tym okresie ponad 413 milionów litrów mleka z własnej bazy skupowej, jak również z przerzutu z innych zakładów Mlekpolu. Mimo problemów związanych z obniżką cen skupu, suszą oraz karami za przekroczenie kwot, rośnie produkcja mleka w gospodarstwach. Wszelkie prognozy w zakresie zwiększenia produkcji mleka potwierdziły się. Natomiast z momentem likwidowania kwot mlecznych były też oczekiwania i prognozy, że zwiększy się konsumpcja i to się nie potwierdziło i to jest po prostu najgorsze w tym wszystkim, że wzrasta masa surowca i produktów na rynku, natomiast nie wzrasta konsumpcja, chociaż jako
uznając to mleko jako najwspanialszy produkt, no on jest, nie cieszy się zbyt dużym wzięciem na całym świecie, bo średnio statystyczny mieszkaniec kuli ziemskiej konsumuje 100 litrów mleka w postaci różnych produktów rocznie. Natomiast przydałoby się, żeby to była minimum 200. Wtedy ta dynamika produkcji mleka by znalazła swoje ujście. Jak w każdym biznesie, każdy musi wyszacować swoje możliwości, umiejętności i efekty i podejmować na podstawie tego decyzji. Ale najbliższy okres no, nie będzie hossą dla producentów mleka. Do ważnej części działalności spółdzielni należy utrzymanie dobrych kontaktów z producentami mleka. Przykładem jest wręczenie pamiątkowych statuetek producentom mleka, którzy w ciągu ostatniego roku przekroczyli 1 000 000 litrów surowca dostarczanego do Mlekpolu. Do działań prospołecznych Mlekpolu należy także organizacja festynów z okazji Dnia Dziecka.